Треба диню порівати, треба диню порівати, щоб за її гроші взяти. Гуляю я, гей, гуляю я, за ним купці ціну далі, за ним купці ціну далі, то цигани диню вкрали. Гуляю я, гей, гуляю я. Gość w dom, Bóg w dom. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na 7. jarmarku rękodzielniczym w Terespolu. Spotykamy się tutaj z wystawcami rękodzielniczymi, twórcami ludowymi i uświetni nasze spotkanie zespoły muzyczne. Gdzie tam? A po co mnie pracować? Wiecie, czwórkę dzieci mam, piąte w drodze. Dzieci same na mnie zarabiają, ja siedzę przed telewizorem i piwo piję. Po co mnie pracować? A jak mają na imię te dzieci? Wiecie, dwójka najstarszych bliźniaków to Jaruś i Lecho. Córeczka Beatka i teraz takie modne amerykańskie imię Donald i Donio na niego mówimy z żoną. O, tak po nowoczesnemu modnie. Tak. O, to wam dobrze. Pieniądze wam dają za darmo. My to nie mieliśmy, nam nikt nie dał. Trzeba, musieliśmy się dorabiać. Sami. Tylko was teraz widać, jak rentę listonosz przyniesie, to te dzieci przyjeżdżają. O nie, nie, ja nie chodzę, nie biorę od rodziców pieniędzy. Co to nie. A co wy, kumo, tak smutna siedzicie? Coś się stało, czy co? Boli was co? Boli mnie, głowa mnie boli, boż ja dzisiaj w nocy to przeżyłam nie wiadomo co. Śniło mi się, że mnie jakieś chłopy gonili. I gonili całą noc, i gonili, i ja już nie wiedziałam, czy ja już mam od nich uciekać, czy na nich czekać, ale jeden był już taki paskudny, że ja bym go nawet z dopłatu unijno nie chciała. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, niesamowicie się cieszymy, że tak dzisiaj licznie, żeście Państwo przybyli na nasz jarmark rękodzieła. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować Państwu, bo bez Państwa żadnej uroczystości, żadnego spotkania, czy kulturalnego, czy sportowego by po prostu nie było. Cieszymy się, że możemy jakąkolwiek ofertę złożyć Państwu, bo tych spotkań w Terespolu jest bardzo dużo. Się cieszę, że to jest kolejna edycja jarmarku rękodzieła. Mamy tutaj wystawców, rzemieślników, właściwie twórców i artystów, nie tylko z Polski, nie tylko z Terespola i z okolic, ale również naszych przyjaciół z Białorusi. Jak widać, bardzo dużo mieszkańców i gości, którzy przyjeżdżają do Terespola, chcą zobaczyć, co tu się dzieje. Być może pooglądać, kupić, nauczyć się, w jaki sposób można takie arcydzieło stworzyć. Co mogę więcej powiedzieć? W Terespolu jest bardzo wiele imprez o różnym charakterze, uroczystości, czy to patriotyczne, czy to na zasadzie festynów, czy jak w tym przypadku jarmark, są jeszcze jarmarki bożonarodzeniowe, wielkanocne. Cieszy fakt i to, że jest bardzo dużo stowarzyszeń niezwykle aktywnych. Są to wspaniali mieszkańcy Terespola, społecznicy. W tej chwili Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Terespol na czele z panią przewodniczącą Grażyną Abram i wieloletnim wcześniej przewodniczącym Stowarzyszenia Rozwoju Miasta Terespol Krzysztofem Badalskim
Przecież to oni przez od kilku dni, poprzez swoje zaangażowanie, tworzyli to, co dzisiaj możemy zobaczyć. Zresztą my jako samorząd, Rada Miasta, pomagamy w tych licznych inicjatywach i działaniach. Niedawno mieliśmy duży, wielki, ogromny festyn ze zbiórką na cel charytatywny dla chorej dziewczynki Darii, gdzie mogliśmy przywitać kilka tysięcy mieszkańców i gości, ale takich mniejszych festynów i imprez w Terespolu jest kilka. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie, a sam fakt, że przyjeżdżają do nas naprawdę zacni goście, tak jak dzisiaj pan wicewojewoda Robert Dmitruczu, tak jak pan senator Grzegorz Bierecki na wielu uroczystościach był, czy pan wicemarszałek Dariusz Stefaniuk, posłowie. Także wydaje mi się, że warto coś takiego tworzyć, bo to jest przede wszystkim dla dobra naszych mieszkańców. Takie zawody jak kowalstwo czy garncarstwo, to powiem, że czy najmłodsze pokolenie, to nie wiem, czy wiedzą, jak na przykład stworzyć taką podkowę, prawda, dla konia. Cieszymy się, że jest u nas rzemieślnik, artysta z Białorusi i jak widać, wspaniałe dzieła sztuki, nie tylko podkowy. Burmistrz, widziałam, próbował czekoladki również z Brześcia i chyba dostaliście fajny upominek. Tak, dostaliśmy tutaj od rękodzielników z Brześcia herb Terespola z czekolady. Niezwykle miło się zdziwiłem, ja serce mi urosło. Powiem tak, ten herb na pewno będzie stał, myślę, że się nie roztopi u mnie w gabinecie. Tak pan powiedział, że pewnie będzie smaczny, myślę, nie. Herbu na pewno nie zjem, tym bardziej, że dosyć pokaźnie wyglądam. Pani pyta o czekoladki. No niesamowita rzecz. Wyrób też swojski. Miałem okazję spróbować 3 czy 4 czekoladek. No w życiu bym nie zgadł, z czym te czekoladki są. Na przykład z pomidorem, z konopiami, z ogórkiem, z chrzanem. No niesamowita sprawa. Myślę, że takie czekoladki, już rozmawiamy tutaj z panem, też znalazłyby swoich nabywców w Polsce. Mamy dzisiaj piękną pogodę. Pamiętacie państwo, że ostatnio nie było z tym najlepiej, także prawdopodobnie będzie bardzo fajnie. Także w imieniu Rady Miasta życzę państwu wspaniałej imprezy. Szanowny panie burmistrzu, drodzy mieszkańcy, szanowni uczestnicy tego wspaniałego jarmarku. Jarmark to takie określenie wydarzenia, które odbywa się raz do roku. Bardzo się cieszę, że już po raz kolejny ten jarmark, kiermasz odbywa się na początku Unii Europejskiej w pięknym mieście Terespolu. Ja mam ogromny sentyment, przyjeżdżając wielokrotnie do Terespola, do Kodnia, do Słowatycz, bo ta ziemia naprawdę przyciąga. To jest tradycja, jak sama nazwa mówi, coś tu wydarza się, można powiedzieć, raz do roku. Jeden raz w roku jarmark, a więc dzisiejsze spotkanie, które tak naprawdę łączy tutaj okoliczne miejscowości, bo nie tylko z tej strony Bugu, gmina czy miasto Terespol, Kodeń, Zalesie, ale również z drugiej strony Bugu, Brześ, czyli można powiedzieć, jest to współpraca transgraniczna. Bardzo się cieszymy, że już to jest kolejny etap takiego kiermaszu spotkania, rozmowy, wymiany, handlu. Można powiedzieć, wspaniałej zabawy. Wszystkiego najlepszego. No pan wojewoda, widziałam już, po stoiskach się przeszedł. Które stoisko zrobiło największe wrażenie? Każde ma swój urok. Są wspaniałe obrozy, są smaczne czekoladki wytwarzane naturalnymi, można powiedzieć, metodami. Są wspaniałe, tutaj właśnie widzimy obrazy religijne, wspaniałe wytwórczość WTZ-ów, warsztatów terapii zajęciowej. Naprawdę można powiedzieć, że możemy smakować w różnych tutaj ludowych osiągnięciach, zarówno takich typowych dla naszego regionu, jak i nowoczesnych, bo widzimy tutaj coś takiego, co wcześniej nie występowało, wyplatanie rzeczy z papieru, ale są również wyplatane koszyki tradycyjnie. Tutaj niedawno właśnie pokazywał się pan aż z Podkarpacia. Bardzo się cieszymy, że można powiedzieć, cała długość województwa została przemierzona, żeby tutaj w Terespolu okazać to, co mamy najlepsze w naszym kraju. I z tego się bardzo cieszymy.
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt napisało, wystąpiło ten projekt Stowarzyszenie Teres Polskie, Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Gminy Terespol. Natomiast ja byłam poproszona o przeprowadzenie warsztatu. W projekcie wzięło udział 9 osób. Plan był 10, no ale wyszło tak, że summa summarum było 9. Może komuś się wydać, że to jest mała liczba, ale przy tego rodzaju warsztatach, gdzie część osób się nie spotkała z tego typu materiałem, no więc pomoc instruktora jest potrzebna i niektórym się poświęca mniej czasu, innym więcej, więc prawdopodobnie z większą ilością to by nie wyszło. Zresztą staram się, prowadząc w ogóle na co dzień warsztaty, zadbać o jakość przede wszystkim, prawda? O jakość, o wartość tej wiedzy, którą przekazuję, natomiast nie idę w kierunku jakiejś tam ilości. I w ogóle specyfika w glinie, no to jest typowo manualna praca, prawda? Dochodzi tutaj jeszcze jakaś tam wiedza o tym, jak ta glina się zachowa podczas pracy. Poza tym chciałam przy tym akurat projekcie, chciałam, żeby tak narzucić temat, bo często jest tak, że tak nie narzucam, formę narzucam, budowanie formy, natomiast nie temat. Ale tutaj tak też się pokusiłam, bo chciałam, żeby one miały taką przekaz jakiś taki troszeczkę, te wyroby ceramiczne. I tak, taki podtytuł sobie wymyśliłam: Zielnik Polski tudzież Ślady Natury. Dlatego tu jest, tak, widać to. Tym bardziej, że pora roku do tego też tak jakby aż zaprasza, prawda? Te osoby, które wzięły udział w zajęciach, to są osoby, które naprawdę się zgłosiły same. Tak. Mam tu taką też jedną z uczestniczek, to jest pani, której mąż po prostu na stronie Facebooka, który administruje, widział po prostu zdjęcia naszych wyrobów ceramicznych i pani wyraziła zainteresowanie, z czego bardzo się też cieszę. I jeszcze tak tylko nadmienię, że taka rozpiętość fajna wiekowa była, bo były takie młodsze dzieci, była młodzież, no i były dorośli. Także bardzo fajnie się pracuje z taką grupą, że tak powiem, zróżnicowaną pod względem wieku. Tak. Reprezentuję Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol, która od 7 lat w partnerstwie z burmistrzem miasta Terespol, Radą miasta Terespol i Miejskim Ośrodkiem Kultury organizuje tą imprezę rękodzielniczą. Nie tylko dla wystawców i rękodzielników naszego regionu, ale także dla naszych partnerów, z którymi od 5 lat współpracujemy w dziedzinie upowszechniania rzemiosła rękodzielniczego i kultury, a mowa tutaj o organizacji rzemieślników Wspólnota z Brześcia. Na dzisiejszym jarmarku mamy wystawców właśnie tej organizacji Wspólnota. Mamy reprezentantkę Gminnego Centrum Kultury, panią Kasię Oleszczuk, która ma stoisko wikliny papierowej. Mamy panią Jadwigę Prokopiu, która reprezentuje tutaj stoisko z miodami. Mamy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Dobryń Duży. Mamy warsztaty terapii zajęciowej. Mamy pana Mariana Dębczuka z miejscowości Łomazy, który reprezentuje tutaj rzemiosło rękodzieła pracy w drewnie. Mamy panią Joannę Tworkowską z miejscowości Biała Podlaska, która przedstawia warsztat biżuterii. I mamy Miejski Ośrodek Kultury, który ma bardzo bogate stoisko, między innymi stoisko ceramiczne, stoisko tkackie. No i za tym namiotem jest kolejny namiot,
który reprezentuje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol. W tym namiocie zaprezentowany jest dorobek młodzieży, która uczestniła w warsztatach z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności Terespolskiej Jarmarki. W ramach tych warsztatów, które odbyły się w kwietniu, powstały te wspaniałe dzieła rękodzielnicze, rękodzieła z gatunku ceramiki glinianej i z gatunku słomki. Warsztaty te poprowadziła ceramiczne pani Danuta Izdebska, a warsztaty ze słomki poprowadziła pani Tatiana Lukianiuk. To jest wybitna specjalistka z Białorusi. I tak dalej przechodząc, mamy stoisko stowarzyszenia, gdzie zaprezentowaliśmy terespolski ogórek, który do słoików bardzo sprytnie i wytwórczo wkładały mamy z klubu Mamy Czas. Myślę, że to takie niesamowite przeżycie, bo tego zakładu już od ponad 20 lat w naszym mieście nie ma, a na słoiku widniała etykieta Terespolskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. I dalej idąc mamy Mateusza Poleszczuka, za nim jest pani Bożena Mincewicz, znana malarka z gminy Biała Podlaska. Te koło zamyka pan Jan Matejko z Rudnika, który jest wikliniarzem i który ma piękne stoisko wikliniarskie. Jest też z nami pan Augustyn Kusznerów, wieloletni nauczyciel, który jest dzisiaj razem z nami, prezentuje swoje prace malarskie. No i jest scena bardzo bogata i żywiołowa, jest konkurs kulinarny i to wszystko jest dla państwa. Jest zespół Alebaby, Korniczanie, Łobaczewianki, Pawłowianki, jest pan Janusz Sałturkiewicz, będą Podlasiaki, będzie Olifia Spychel, no i będzie wspaniale i bogato. Zapraszamy wszystkich do wspaniałej zabawy. Przyjechał pan z wyrobami z wikliny, zainteresowanie jest ogromne. No zgadza się, raz w roku już się pojawiam, to ludzie czekają na mnie, jak na zmiłowanie, że ktoś wreszcie z koszykami przyjedzie, bo tu w tych stronach nie macie, no już tak jest. Wykonanie koszyka z wikliny, ile to zajmuje, jak to wygląda w ogóle ten proces? Od wielkości, od wzoru, proszę panią, różnie, to jest od, przypuśćmy małego koszyczka, tam 2 godziny, do dużego nawet 5-6 godzin. Tą wiklinę jakoś się specjalnie przygotowuje, prawda? Oczywiście. Najpierw trzeba ją posadzić na plantacjach. Normalnie to jest uprawa jak każda inna. Trzeba ją pryskać od robaka, od chwastu. Także to wymaga masę roboty. Później się kosi po pierwszych przymrozkach, jak liście opadną. To się ją kosi, sortuje długościami, wiąże w wiązki, gotuje 8 godzin w gorącej wodzie, wrzącej. Później się koruje, suszy. Suszy, później się moczy i dopiero wyplata. To jest proces taki dosyć złożony, można by powiedzieć. Niestety, tak jest. To jest tak pracochłonne, że ludzie sobie nawet sprawy nie zdają. Dlatego jest tak mało pewnie osób, które się tym zajmują. Nie, po prostu młodzi już nie chcą tego robić, bo to jest nieopłacalne. Nie, 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 nie